Przyszedł czas, aby przetestować węgiel czeski. Zaraz go wsypię koło węgla kolumbijskiego i porównamy, jak wygląda. Tak wygląda węgiel z Kolumbii, tak wygląda węgiel czeski. No, jest różnica w kolorze ewidentnie. Biorę się za piec i lecimy dalej. To, co Wam pokazuję, to wczoraj paliłem brykiet torfowy plus potem węgiel kolumbijski. Coś takiego się robi. Tu widać nie dopaliło się. O, to jeszcze się spali ponownie. To co? Lecimy z 6 łopatek na dno. To jest ponad pół wiadra 10-litrowego. Jeszcze raz, taki brązowy. Zobaczcie, jak to wygląda. Teraz damy papieru. Teraz damy suchego drewna. Jak się nie mylę, to jest wierzba. Chociaż też trochę jesiona, jakiś mieszaniec. Jeszcze przeprowadzę test na innych węglach, jak oczywiście gdzieś dostanę. Przydałby się polski węgiel sprawdzić. Jeszcze nagram, jak się pali miskant olbrzymi suchy. Ale to nie na dniach. ...11.45, na piecu jest 14 stopni, także poczekamy. Komin jest otwarty na fulla. Zasysanie jest dosyć spore. Komin nadal otwarty, to jest temperatura z drewna, dopiero węgiel się zajął. Oglądający, sprawa jest, jak ktoś ma z 10 kilo sprzedać impostem, wysłać węgiel, to ja kupię polski. Czy tam jeszcze jakiś inny, jaki macie, piszcie do mnie na maila. 12.06, coś się zaczyna dziać. Zostaw jakiś zasięg. Godzina 12.20. Jak to się już tam pali? No już się ładnie zajęło. Idziemy zobaczyć, czy dymi z komina. A tu ogrzewam dodatkowo taką szklarnię przydomową. Rośliny egzotyczne, które rosną w sezonie w ogródku. A co ja tam coś tam widzę? Coś tam leci. Godzina 12.53. Nie dokładałem w ogóle węgla. Cały czas jest tyle samo, a na piecu 43 i komin otwarty. Do tego momentu, jakbym palił tylko kolumbijskim, to by było już 60 albo 70 z takim o tutaj jeszcze otwarciem. Może dla Was to jest mało, ale naprawdę to wystarczy. Ja połowę mniej daję, jak palę kolumbijskim. I tak to wygląda. Tak się jarczy. No nic, czekamy dalej. Godzina 13.06, na piecu 46 stopni. Nie ma szału. Nie ma szału w dalszym ciągu. Ale czekamy dalej, zaczyna się tam od środka żarzyć. Nawet odkręciłem troszeczkę, o 2 obroty. Godzina 13.49, na piecu może 51, komin otwarty na fulla. I tam jak zwiększyłem, tak zostawiłem. No to myślę, że więcej się z tego już nie wyciągnie. Ale bardzo ładnie się pali. W tym momencie zobaczcie, jak się żarzy. Tylko no, nie ma tej potężnej wydajności. Nawet pani mi mówiła, że dużo lepiej pali się niestety dla tych, co żygają na mnie kolumbijski. Niestety. Taka jest prawda. Ja nic z tym nie poradzę. Teraz czekam na jakiś polski do testów, czy jakiś tam jakiś kazachstański. Pożyjemy, zobaczymy. Już nie będę kręcił dalej, bo raczej to nie ma sensu. To, co się wypaliło, to na tą chwilę, po takim czasie, to już powinna być bardzo dobra kaloryczność. Ale mimo to ładnie dosyć się pali, nie? Na razie.